trener gości Oskar Serpina tuż po końcowej syrenie. Cóż to był za mecz, panie trenerze? Dawno czegoś takiego ja osobiście nie widziałem. Pierwsza połowa zdecydowanie dla pana podopiecznych, no w drugiej druga połowa zdecydowanie dla gospodarzy. No to prawda, mecz był naprawdę niesamowity, pewnie bardzo się podobał kibicom. Pierwsza połowa, tak jak pan redaktor powiedział, dla nas bardzo dobrze w ten mecz wyszliśmy i to kontynuowaliśmy, a druga dla was, bo znakomicie rozszyfrowaliście nas, szczególnie jeśli chodzi o obronę, kontynuowaliście jedną zagrywkę, która wam bardzo dobrze wychodziła. Ja się bardzo cieszę z tych trzech punktów, bo kończymy tą serię porażek i jakby to nie jest dla mnie ważny styl, tylko ważne są trzy punkty, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, mało brakowało, abyśmy wypuścili jednak ten mecz. Więc no, szapoba dla moich zawodników, bo mieli chłodne głowy i zachowali taki spokój i pokazali charakter w końcówce spotkania. Trener Tomasz Góreczny po meczu ze Stalą Gorzów do przerwy 10-19. Wydawało się, że to już jest po zawodach, a natomiast zakończyło się naszą przegraną jedną bramką i chyba wielkim rozczarowaniem i niedosytem. Tak, zgadza się. No, chwała chłopakom za tą drugą połowę. Pokrzyczeliśmy sobie w szatni, uzgodniliśmy, że gramy całkiem inaczej, mocniej w obronie, to co potrafimy, no i zafunkcjonowało to. No szkoda, natomiast pierwszą połową przegraliśmy to spotkanie. Naprawdę mieliśmy inne założenia, mieliśmy cierpliwie grać w obronie, cierpliwie w ataku, a my w pierwszej połowie zrobiliśmy 10 błędów, a w obronie nam rzuciła Stal 18 bramek chyba, czy 19. Gdzie oni średnio mają 26 na cały mecz w tym sezonie. No i to był pierwsza połowa, to był kluczem do końcowego wyniku. Ciężko odrabiać 9 bramek i na całe 30 minut być na tyle skoncentrowany, bo nie możesz nic przestrzelić, nie możesz w obronie za dużo dać pograć, to ciężko 30 minut utrzymać. To i tak 9 bramek, tak? 9 bramek w drugiej połowie rzucili. No to naprawdę jest bardzo dobrze. No, natomiast no przegraliśmy i to za dzień, dwa nikt nie będzie pamiętał, że my już piąty czy szósty mecz mamy jakby wygrany, a przegrywamy. No to jest trochę dołujące. Czyli takie dwie twarze naszej drużyny dzisiaj. No ta nieciekawa w pierwszej połowie, ale no mimo straty punktów i porażki chyba naszej drużynie należą się wielkie słowa pochwały, no za wielkie serce. 9 bramek odrobić w 20 minut to nie jest codzienna rzecz. Tak, zgadza się, no to już tak powiedziałem, to chwała chłopakom za to, natomiast ja bym chciał, żebyśmy my wielkie serce pokazywali od pierwszej minuty, bo jakbyśmy tak grali w pierwszej połowie jak w drugiej, no to ten wynik byłby spokojnie na plus 5, plus 6 i wtedy byśmy mieli dopisane 3 punkty, no, a niestety, nie wiem dlaczego tak jest, że dopiero zaczynamy super grać jak przegrywamy, a ostatnimi czasy jakoś nie zaczynamy od początku, od pierwszego gwizdka, nie wchodzimy dobrze w mecz, nie wygrywamy. I tu jest myślę, że nasz kłopot i to jest ta przyczyna, że już kolejny mecz przegrywamy jedną czy dwoma bramkami.